Witam wszystkich. Dzisiaj obiecany film z pomiarów rezystancji uziemienia. Obiecywałem wam, że nagram ten filmik, więc dzisiaj mam pogodę, mam chwilę czasu, więc nagrywamy, zaczynamy nagrywanie. 5,5 metrowych szpil zostało zabitych. Przy 4 szpilach, czyli przy 6 metrach miałem, pomiar już był w porządku, natomiast ale na granicy, więc dla pewności zabiłem kolejną. Jak wygląda układ pomiarowy? Dwa przewody czarne i zielony w tym przypadku, podłączone do mojego miernika. I teraz tak, niebieski i czerwony, czyli elektrody odpowiednio prądowa i napięciowa. Tu sobie idziemy. Jak sobie popatrzycie, to tam mamy troszkę dalej, tutaj mniej więcej w tym miejscu mamy naszą szpilę. Tak więc idziemy tutaj i idziemy po prostu. W zasadzie przechodzę na tym otoku z kostki. Tu mam pierwszą elektrodę. Tu jest odległość około jakichś 8 metrów. Dalej mam elektrodę prądową. To jest około 16-17 metrów. Należy odległość przyjąć, żeby była przy pierwszym pomiarze elektroda napięciowa, czyli elektroda ta środkowa, żeby była dokładnie na środku mniej więcej pomiędzy uziomem a elektrodą prądową. I teraz mamy to wszystko już ustalone. Włączam i robię pomiar. Napięcie dotykowe nas nie interesuje, ale wpisałem 10 A bezpiecznik, bo taki bezpiecznik mam przy falowniku. I mamy 5,43, czyli bardzo dobry pomiar. 7,5 metra szpila, w związku z tym mamy razy 1,3, czyli na pewno jesteśmy poniżej 10. I teraz, jak sprawdzić, czy odległości pomiędzy elektrodami są prawidłowe? Po pierwsze, wyciągamy naszą szpilę napięciową i o 2-3 metry zmniejszamy odległość do uziomu i wykonujemy pomiar. Ten wynik sobie zapiszę i robimy kolejny pomiar. Czyli nam spadło o 1/10 mniej więcej. Następnie, czyli mamy pewność, że jesteśmy poza strefą oddziaływania uziomu, bo przybliżaliśmy się do uziomu. Teraz przestawiam sobie i przesuwam w stronę elektrody prądowej, czyli w drugą stronę. Trafiłem na jakiś kamień. Teraz powinno być ok. I wykonujemy kolejny pomiar. Teraz nam się wartość powinna wyjść podobna. No, 5,60, czyli tu nam się o jakieś 0,2, czyli biorąc pod uwagę, że mamy 5 ohmów i co to oznacza? Oznacza to tylko, że nasze uziemienie, że jesteśmy poza strefą oddziaływania elektrody prądowej, ponieważ mamy
poniżej 10%. Producent HT Instrument mówi o 10% różnicy. Różne mierniki mają różnie. Sonel na przykład mówi 3%. Metrele, z tego co wiem, to chyba mają też 10%, ale nie jestem pewien. Efekt jest taki, że jest powiedziane w normie nawet chyba, że mamy znaczące różnice. Czyli znacząca różnica, no to zakładam, że to jest grubo powyżej 1%. Tak więc pomiar mamy zrobiony i teraz w zasadzie z tych trzech pomiarów powinno się wyciągnąć średnią. W naszym przypadku ta średnia to będzie około 5,36 coś tam, czyli bardzo zbliżona do tego, co mieliśmy na samym początku, i taką wartość możemy wprowadzić. Oczywiście ten pomiar, te 5,30 coś tam, musimy pomnożyć przez współczynnik korekcyjny. Wprawdzie od 4 dni tutaj nie padało, ale ja na wszelki wypadek zawsze zakładam ten współczynnik najgorszy. Dla uziomu pionowego poniżej 5 metrów, zagłębionego niżej niż 5 metrów, mamy współczynniki 1,1 dla ziemi bardzo suchej i to możemy tylko robić od czerwca do września. 1,2 dla ziemi mokrej, czyli we wszystkich innych miesiącach, i współczynnik 1,3 dla ziemi bardzo mokrej, właściwie mokrej, bo to jest sucha, wilgotna, mokra. I przyjmujemy to, kiedy w ciągu 3 ostatnich dni nam padał deszcz lub zszedł śnieg, albo jeśli mierzymy na deszczu bądź na śniegu. Ja zawsze przyjmuję ten współczynnik najgorszy, no bo jeżeli mi wyjdzie dla najgorszego, no to z automatu mi wyjdzie dla najlepszego. Tutaj mamy 5,30. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki miałem pomiar po 4 szpilach, no to po 3 miałem około 12, po 4 miałem 7,50 coś. No ale to było tak na styku. Razy 1,3 to mi tak wychodziło 9, tam 7,98, więc na wszelki wypadek wrzuciłem jeszcze jedną szpilę. Szło dobrze i tyle. W tym filmiku koniec. To wszystko. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, no to pod komentarzami.